Cześć, jestem Kuba Bartosz. Dzisiaj będę odpowiadał na wasze pytania. Ja Kamil. Pierwsze pytanie od fan TSW. Twój najlepszy kompan w wiślackiej szatni. No muszę tu stwierdzić, że to będzie chyba ten kolega, Kamil Wojtkowski. Mogę iść. Na razie, cześć Kamil. Dobra, kolejne pytanie. Od Tomasz Danda. Czy pamiętasz, jak grałeś w turnieju kibiców kilka lat temu w drużynie Płaszowa? Które miejsce zajęliście wtedy? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Kolejne pytanie od G. Baran 97. Kuba, czy widzisz się kiedyś w dorosłej reprezentacji? I czy wrócisz kiedyś do Hejnału? Na pewno moim marzeniem jest zagrać w dorosłej reprezentacji. I czy wrócisz kiedyś do Hejnału? Na pewno bym kiedyś chciał wrócić do Hejnału. Kolejne pytanie, Pilchu 7. Kuba, patrząc na twoją karierę, jakie miejsce zajmuje w twoim sercu, głowie, klub o nazwie Karpaty Siepraw? Na pewno pamiętam ten klub, że tam byłem, że stawiałem pierwsze kroki jakieś tam w piłce. I na pewno pamiętam o tym klubie. Kolejne pytanie, AMS 0517. Wieczny joker i świetne liczby, czy pewny pierwszy skład i przeciętne osiągi? W obu przypadkach zakładając nasze Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że jakbyśmy mieli zdobywać Mistrzostwo Polski, to na pewno chciałbym mieć pierwszy skład i nieprzeciętne osiągi. Kolejne pytanie, Maurek Tomek. Z kim się trzymasz na kadrze U21? Szczerze powiedziawszy, z wszystkimi staram się trzymać takie same relacje. Mati 1906 DAF. Grasz w FIFA 18 czy w PSA 2018? FIFA 18. Kolejne pytanie, Survi 777. Czy nie myślałeś nad założeniem konta na Twitterze? Kibice by się ucieszyli, mając kontakt z tobą. Nie myślałem, nie chciałem zakładać. Wystarczy mi Facebook i Instagram. No i ostatnie pytanie, Mati Taba. Kto jest szybszy, ty czy Kamil Wojtkowski? No tu muszę pewnie odpowiedzieć, że na pewno ja. Może jakbym biegł tyłem, to Kamil by miał szansę. Dzięki.